Friday Night Fight Studios. Andre Bishop's latest win over top contender Kobe Nichols puts him squarely in the heavyweight title picture. After years of dominance by the champion Isaac Frost, we now have a situation where both Bishop brothers are considered legitimate challengers for the title. The surprising news from the offices of promoter D.L. McQueen this week is that the Bishop brothers have signed to fight each other, a heavyweight eliminator that's already being billed as sibling rivalry. The winner will earn the right to face Frost in what could be the biggest championship fight in decades. Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest kolejny odcinek Fight Night Round i znowu się pomyliłem, Fight Night Champion oczywiście. Jak widzieli i jak widzicie w tym odcinku, teraz będziemy walczyć z własnym bratem, z Raymondem. No właśnie, kto wygra? No cóż, zobaczymy. Okej. No właśnie. No i dobra, mamy się z nim bić. No to lecimy. Oczywiście nie będzie tutaj litości czy coś. Mamy tutaj teraz 12 rund, bo to są chyba... No to jest po prostu walka o finał. To jest walka o walkę z tym. Jak to się nazywa? Walka o walkę z Isaaciem Frostem, więc może... ta gra jest... Fabuła jest dosyć krótka. No i po prostu jeśli ktoś, o pięknie, jeśli ktoś się spodziewał jakichś tam 30 odcinków czy nawet 10, no to no cóż, może się troszeczkę zawieść, ale tak czy siak, no nie można się spodziewać po tak dobrej graficznie grze, że fabuła byłaby, chociaż nie, no w sumie nie, bo na przykład na PS-a trójkę te ekskluzywy, na przykład Beyond Two Souls, czy Heavy Rain, czy coś takiego, w które po prostu bardzo żałuję, że nie pogram tak szybko, ale na pewno zagram. Jak zdobędę PS-a. Mam nadzieję, że będą remake'i na PS-a 4. Bo na pewno sobie kupię PS-a 4. No, więc... No, sami widzicie, że tu już walczymy po prostu o finał, walczymy... do samego finału i będziemy potem walczyć z Isaaciem Frostem. Może jeszcze z kimś będziemy walczyć, ale nie sądzę, żeby było więcej niż dodatkowe 3 odcinki od tego odcinka. Ale zobaczymy, dobra. Co my mamy tutaj robić? Widzicie, nie mamy żadnej... wow, nie było dobra... What the fuck, widzieliście to? Ja pierdziele. Ale nam przypierdzielił teraz. Tak ładnie polecieliśmy. Oh my god, ale nas znokautował teraz. No właśnie, to jest właśnie to, że gadam zamiast się skupiać. Ale skoro jest to let's play, no to jednak wiadomo, że muszę gadać, prawda? Jakby był to gameplay, to co innego. No dobra. Oho, filmik. And he's gonna put you on your ass if you're not careful. So let's get it together. Now! I've been Big Baby Bishop ever since you won the gold medal. I never had a chance to be anything else. Never even had a chance to be my own man. Jak widzicie, nasz Bishop troszeczkę żałuje, że walczymy z własnym bratem. Ojojoj, kurde, jego mać. Ale widać, że jego bratu naprawdę zależy, naprawdę stara się, zależy mu na wygranej, żeby... Wow, ale nam stamina spada, ja pierdzielę. Wow, ale nam stamina... Widzicie to? What the fuck? Oh my god. Coś mi się wydaje, że to specjalnie, wiecie? Bo teraz się coś ładuje. Tak, to jest specjalnie, to jest oskryptowane. Dobra, spróbujemy... A nie, to filmik. Seven, eight, nine.
You all right, Dre? Sorry I had to knock you out, big brother. Brian Kenny back here on Friday Night Fights. A shocking turn of events in the battle between the Bishop brothers this past weekend as Raymond knocks out his older brother, Andre. Andre was unable to beat the count after a big right hand from Big Baby in the second round. The stage is now set for a heavyweight showdown between Raymond Bishop and the champion, Isaac Frost. No i jak widzicie, Andre to zrobił specjalnie. Strasznie nam stamina wtedy spadała, ale to było po prostu specjalnie, żeby pomóc bratu wygrać. Ale co my mamy teraz? Czy sterujemy teraz Andre? Nie, proszę państwa, teraz będziemy sterować oczywiście jego bratem. To taki po prostu dodatek, taki smaczek, że nie tylko Andre będziemy tutaj sterować. No i oczywiście z kim będziemy walczyć, proszę państwa? Z kim będziemy walczyć? To są finały. To są finały, więc lecimy walczyć z... Oczywiście, będziemy walczyć z Isaaciem Frostem, oczywiście, więc... No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. No właśnie, idzie Isaac Frost. Dobra, no to lecimy. Uwaga, proszę państwa, Isaac Frost. Knockout, knockout Raymond. Zaraz. A, nie, pomyliło mi się, przepraszam was bardzo, my sterujemy Isaaciem Frostem, teraz mi się przypomniało, że my sterujemy Isaaciem. Coś mi się tam właśnie porąbało, że okej, nie będziemy sterować Andre tylko w tej grze, ale kimś będziemy i to prawdopodobnie będzie w walce między Isaaciem a Raymondem, ale jednak sterujemy teraz Isaaciem, jak widzicie. Oczywiście teraz możemy jeszcze poznać styl walki tego Isaaca. Dobra, no i musimy po prostu pokonać Raymonda. Domyślam się, że widzicie? No właśnie. Ale po prostu z drugiej strony Andrzej źle zrobił, że pomógł swojemu bratu wygrać, bo jednak sami widzicie, że teraz po prostu jego brat ma takie problemy. No, widzicie. Teraz, no właśnie. Boom, 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 ja pierdzielę. Niedobrze, nieładnie. O fuck, no. No właśnie, Andrzej, to był twój błąd, że pozwoliłeś swojemu bratu wygrać walkoverem. Niestety. Bishop is absolutely motionless. Give us some room, people. We need to work. Isaac, do you feel bad about what happened tonight? Do I feel bad? No. That's not how this works. This is called boxing. Let me do it. Listen, I'm not gonna cry every time some clown gets hurt, right? Raymond Bishop knew the risks when he stepped into the ring with me. Maybe if he ever wakes up, I'll knock some sense into his stupid ass. Tell DL he could have whatever he wants. Get me in the ring with Frost. I know emotions are running high right now, but in the heat of battle, people say things, ugly things. That's all for now. Please. Tell Andre Bishop he doesn't have anything I want. Everybody wants this fight to happen. I don't. Candace, could you send Franco to escort my daughter out? Good night, Megan. Good night, DL. Good night, Ms. McQueen. Franco, my father's letting you go down for setting up Andre Bishop. I don't know what you're talking about. You will. I'll show myself out. If I'm going down for the bishop job, you're going with me. You gave the order. What the hell are you talking about? Your daughter just told me that I'm going down for setting up Bishop? How does she even know about that? Calm down. She doesn't know anything. Don't fuck with me, McQueen.
Nobody can prove anything. It's your word against an ex-con. We're fine. I still don't like her sniffing around. Excuse me. I forgot my phone. If I'm going down for the Bishop job, you're going with me. I believe Andre Bishop has something you want. Megan, you can't do this. Megan! Megan! I have to admit, I did not want this fight to happen. Even though both fighters wanted it. Even though the public wanted it. And even though I would have made a ridiculous amount from it, I did not want this fight to happen because I did not want to risk two tragedies happening to the same family. Now we know Raymond Bishop, fine boxer, a fine young man, is going to recover fully from his injuries. I am proud to announce TL McQueen Promotions is bringing you the fight the challenger has been demanding. The fight the champion has been demanding. The fight you have been demanding. Isaac Frost versus Andre Bishop for the heavyweight championship of the world. May the best man win. Welcome to Las Vegas, Nevada for this heavyweight championship fight. Tonight from the MGM Grand on the Dobra, więc jak widzicie, mamy 13 minutę odcinka, a już mamy chyba ostatnią walkę w tej serii. Zobaczymy, ale jak widzicie w tym filmiku dosyć długim, chyba najdłuższym w serii, w grze, w fabule. No, dosyć ciekawe rzeczy się działy, prawda? Jak widzieliście na początku, Isaac Frost był bardzo, bardzo, no cóż, bardzo, bardzo źle potraktował Raymonda. No i cóż, troszkę go uszkodził. Andrzej chciał, kurde, zwalczyć z Isaaciem, więc ma walkę. A tamta babka, córka tamtego gościa pomogła, żeby się to pojawiła, ta walka. No dobra, więc lecimy. Okay. This is good. This is good. Any questions from the challenger? Any questions from the champion? Yeah, I got one. How's little Raymond doing? So. Okay. Break it up. I want to see a nice, clean fight. Touch up. This guy is a friggin' animal. Don't even try to win the first couple of rounds. Just survive. Let him tire himself out. Yeah, I got it. I mean it, kid. This guy's a friggin' animal. You see what he done to Raymond? Use your feet. Keep your hands up. Stick around for a couple of rounds and he'll get frustrated. I guarantee you. Got it, Gus. No i jak widzicie, tutaj musimy sobie wziąć do serca to, co mówił nasz trener. Musimy po prostu przetrwać. Oj. Musimy po prostu przetrwać. O właśnie, widzicie? Przetrwaj dwie pierwsze rundy, więc po prostu uciekamy. Cały czas będziemy przed nim uciekać. Możemy go czasami tam walnąć. O właśnie, właśnie, oj, fucking shit, oh my god. Ale właśnie o to mi chodzi, że kurczę, niestety nie fajnie to wygląda, jak nas trafi, prawda? Bo on jest, w ogóle nie jest zmęczony teraz Isaac, więc no cóż. Dobra, spokojnie. Aj, shit! Fuck! Oh, shit! Dobra, uciekamy stąd, uciekamy, oh my god, uciekamy. Dobra, musimy przetrwać dwie minuty na tym ringu, no dobra, jakoś... Po prostu tutaj chodzi o to, że Isaac jest bardzo, bardzo silny, jest silny, strasznie silny jest, kiedy nie jest zmęczony, ale kiedy jest zmęczony, w
wtedy będziemy mieć bardzo dużą szansę na przetrwanie i na pokonanie tego gościa. Teraz musimy po prostu, jak widzicie, mamy 12 rund, no oczywiście nie będzie to chyba wszystkich, nie będą to wszystkie 12 rund tutaj, ale nigdy nic nie wiadomo, prawda? Aja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 j Jak widzicie, on cały czas nas chce do rogu, żebyśmy, kurde, muszę się tutaj skupić, mamy 40 sekund. Przetrwamy pierwszą rundę i mam nadzieję, że gra będzie na tyle miła, O właśnie, słyszeliście, ale komentator powiedział, że Andrzej Bishop nie walczy, coś tam. Czyli po prostu, jak widzicie, nawet po prostu gra chce, żebyśmy... O, uwaga, 5 sekund, kurde, 5 sekund! Shit. O, okej. Jeszcze ręką machał. Dobra, druga runda, spokojnie. 3 minuty. Kurde, ja się do niego tak zbliżam już z przyzwyczajenia z innych walk. Ale dobra, będziemy sobie robić kółko. Musimy uważać na jego chyba prawą rękę, bo jednak jego prawa ręka jest dosyć mocna. Cały jest mocny, to wiadomo. Ale jednak, ojojoj, ale mu w żebra wpierdzielił teraz, no niedobrze. Dobra, 30 sekund minęło. Jeszcze troszeczkę, teraz będziemy takie kółka robić. Oczywiście tracimy staminę wraz z każdym tym. Znaczy po prostu jak trzymamy cały czas, ajajajajaj. Trzymamy cały czas blok. To stamina nam spada, ale jednak wiadomo, że po tych dwóch rundach, po tej rundzie będzie jakiś filmik i mam nadzieję, że gra będzie na tyle miła, że to zapamięta i jak przegramy w tej trzeciej rundzie czy coś, to po prostu zresetujemy się i będzie od trzeciej rundy. Dobra, 90 sekund. Musimy to przetrwać. Po prostu musimy uciekać, no ajajajajaj. Spokojnie. Kurde. Dobra, daliśmy mu w mordę, już nie mogłem wytrzymać. Musiałem mu walnąć. Dobra. Lecimy. Jeszcze 50 sekund, proszę Państwa. 18 minut odcinka. W sumie domyślam się, że to będzie właśnie ostatni odcinek. No nie było tego dużo, ale wiadomo, że to nie jest jedyna seria, którą robię. Okej. Dobra. Kurde. 20 sekund. Kurde, nie zbliżaj się do niego. 20 sekund. Teraz musimy spokojnie. Nie możemy szarżować. 10 sekund. Ajajajajaj, niedobrze. Jest. Okej, i co teraz? Filmik. Good work, kid. Beautiful work. Like we talked about. He's slowing down a bit. So let's help him out a little. What do you say? I want you to go downstairs and give him some power shots now. I want you to chop that wood for 3 rounds. Got it? Knock the air out of his lungs. 3 rounds. Power shots. Pound that body. You got it? I got it. Pound that body. Good man. Dobra, więc teraz, jak słyszeliście, musimy walić w Isaaca w tors, w korpus, power punchami, czyli bardzo silnymi ciosami. Dobra. I takie coś musimy teraz robić. Oczywiście musimy teraz też uważać na jego ciosy, to też... Dobra. Zaraz. Use the fast jabs of straight to the head to set up quick combos of... Aha, czyli to... Okej, okay. Ajajajaj. Dobra, czyli w mordę musimy mu dać, a potem w brzuch. O właśnie, coś takiego. Musimy 75 ciosów dać. Oj ma fucking god! Fucking shit! Nie, spokojnie. Isaac jeszcze ma siłę, ale... 75 walnięć musimy zrobić... na tym. W jego body. Przez 3 rundy, proszę Państwa, przez 3 rundy! Oj my fucking... Ja pierdzielę, no, niedobrze! Niedobrze. O, fuck! Ale go walnął w brzuch, no właśnie.
Bishop jest jednak dobry, no jest mistrzem, no nie ma się co dziwić tutaj, że kurczę. Wow, spokojnie. Do góry. Dobra. Dobra, mamy 14. Nie jest źle, ale nie jest też najlepiej, ale nie jest też źle. 15. Musimy go zmęczyć, musimy go... Oh my god, ja pierdzielę. Nie, to mi się nie podoba, proszę państwa. Nie, my musimy coś innego tutaj. Do góry. Nie przetrwamy tego, nie. O! Jeszcze wstał, ale już ledwo się trzyma. Ledwo się trzyma na nogach, ja pierdzielę. Niedobrze. Niedobrze, proszę państwa, niedobrze. Teraz mordę. Ja pierdzielę, no. 20, mamy 20, mamy 30 sekund. Chociaż żeby przetrwać tę rundę, mamy 22 stuknięcia. 23, oh my god. I no, i knockout, wiedziałem. No i teraz nie wstaniemy. Ajajaj. Kurde. Na szczęście mamy tutaj ten. Od tej rundy, od trzeciej, prawda? Tak jak mówiłem, ale jednak tak czy siak. Dobra, pierwszy raz już go walnęliśmy. Drugi raz, świetnie. Ale musimy się też bronić. Musimy się też bronić właśnie tutaj. Dobra. Nabijamy mu. Nie ma co tutaj, kurde. Nie ma co tutaj uważać. Już mamy 20. Może nawet zdążymy w tej rundzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, oj, ja pierdzielę, no nie, to akurat nie było dobre. Aj, walnął nas w ręce, no to mi się nie podoba, ale okej, okay, dobra, wstajemy. No dawaj. Dobra, tak, stoimy, spokojnie. Okej, spokojnie. Kurde. Ja pamiętam, że kilka razy próbowałem pokonać tego Isaaca. Po prostu on jest tak mocny, on jest tak dobry. No jeśli ktoś jest mistrzem... Uuu, to było piękne. Jeśli ktoś jest mistrzem w tej grze, no to wiadomo, że pokonałby go spokojnie. Ajajaj, już drugi raz, kurde. Właśnie o to mi chodzi. Dobra, wstajemy. Kurde. Fuck. Nie. Wstawaj. Jest. Ja pierdzielę. Dobra, musimy się tutaj bronić. Kurde, no 30 tych. Coś mi się wydaje, że będę musiał tutaj troszkę przyciąć filmik, bo jednak zaraz przegramy. Zaraz, o właśnie, już nas... Niby mamy więcej niż połowę, ale na kurde. Dobra, 50. Pierdzielę to. Dobra, 60, jeszcze 15. Dobra, spokojnie. Kurde, spokojnie. 5 sekund. Uwaga. Dobra. Spokojnie. No, okej. Ostatnia runda i musimy go jeszcze... Dobra, spokojnie. Okej. Uwaga, jeszcze pięć. Dobra, i teraz musimy po prostu przetrwać rundę, wiecie? Niestety. Dobra, mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj przycinać. Łoś, ja pierdzielę! Jak on nam przypierdzieli, to po prostu... Ajajajajaj, broń się! Dobra. Uciekamy. Mamy nabite 75. Przez dwie minuty musimy przetrwać. Kurde. Kurde, niedobrze, cały czas nas... O, ja pierdzielę. O, fuck, ja pierdzielę, teraz nawet nie ma siły wstać. Kurde, jak to mi się... Oh my god, jak to mi się nie podoba. Nie, dupa, gówno cycki. No i dupa. Więc widzimy się za chwilę.
You have an opponent walking in. You want to stay on the out? And the round comes to an end. How bad is it, Gus? Well, it ain't pretty, but we can handle it. You gotta give us some time, Dre. Protect that eye. Don't let Frost touch it, or the ref will stop this fight for sure. No way. Give us a couple of rounds. We'll get it under control. Don't let him mess it up. I got you. No i dobra, teraz po prostu musimy protect that cut, czyli po prostu musimy chronić oko. Może nas walnąć tylko 8 razy. I oczywiście można zrobić to, o właśnie, już 2 razy nas walnął. I jeszcze dodatkowo możemy leżeć, leżeć. I to jest dosyć ciężka walka, no wiadomo, boss, tak jakby boss, no w każdej grze jest boss, znaczy w każdej takiej grze, gdzie są przeciwnicy, musi być też boss, prawda? I to on jest takim bossem, głównym bossem w grze. Kurde, i teraz oczywiście on cały czas próbuje nas walnąć w to oko, a my musimy po prostu, my go nie pokonamy teraz, to jest akurat, to jest tak zrobione, że on nas nie, że my go, nawet jakbyśmy go cały czas napierdzielali, i tak byśmy go nie pokonali. Już 5, widzicie, już 5. Musimy przez parę rund uciekać przed nim po prostu. Musimy przed nim uciekać, więc no cóż, takie uciekanie nie będzie dosyć ciekawe, więc też za chwilkę do was wracam. Out there, kid. Looking good. Bleeding's under control. You know, that could have helped us out a little bit. I mean, he's even more tired now. He spent a lot of energy trying to take you out. Yeah? Still seems like he's got a bit left. Yeah? Well, you got more. You got more energy. You got more power. And you got more heart. God, you got more heart than any other fighter I've ever known. Now, you turn it up. You take the fight to that fucker and he won't know what hit him. This is your fight now, Andre. Take it to him. That's all you had to say, Gus. No to lecimy, proszę państwa. Bishop jest zmęczony, znaczy Bishop. Isaac Frost jest zmęczony. Bo przez te 8 rund próbował nas znokautować, znaczy po prostu rozwalić, prawda? A teraz po prostu musimy go pokonać i to będzie bardzo, bardzo, powinno być bardzo, bardzo łatwe. Oczywiście nie będzie tak strasznie dziecinnie łatwe, ale jednak cóż... Będzie dosyć łatwe i teraz po prostu musimy go pokonać, już nie mamy żadnych zadań. Żadnych walnięć, ileś tam walnięć czy coś.
Oj, ja pierdzielę, jednak jeszcze wiadomo, że potrafi walnąć nieźle, ale jest bardzo zmęczony, oczywiście teraz może nas znokautować czy coś, ale holy shit. Pięknie, ja pierdzielę. Co to był za knockout? No i jak widzicie, Andrzej jest bardzo szczęśliwy. No i okej! Mamy tutaj oczywiście już koniec gry. No, nie będę tego puszczał tutaj, no bo tu jednak będzie jakaś muzyka komercyjna. Więc no cóż, kończymy tę serię. Skończyliśmy fabułę całą. Jak widzicie, fabuła jest krótka, ale fajna dosyć. Jeśli ktoś by grał na najwyższym poziomie trudności, to na pewno grałby dłużej. A ja na pewno bym grał z miesiąc, zanim bym, kurde, pokonał Isaaca, prawda? W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało. Oczekujcie kolejnych serii. Dajcie łapkę w górę, udostępniajcie, subskrybujcie i na razie.